Wtorek, 6 lutego, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Trwa policyjne dochodzenie w sprawie pożaru, w którym zginęło 4,5-letnie dziecko. Chłopiec był nieprzytomny, kiedy strażacy znaleźli go w mieszkaniu przy ulicy Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich. Jak wynika z ustaleń policji, troje dzieci było samych w domu, kiedy pojawił się ogień. Matka załatwiała w tym czasie sprawy urzędowe. Karolina Komada. Do tragedii doszło w poniedziałkowe popołudnie w Siemianowicach Śląskich. Ogień pojawił się w dwukondygnacyjnym budynku wielorodzinnym w mieszkaniu, w którym była trójka dzieci. Wstępnie ustalono, że źródło ognia znajdowało się w pomieszczeniu, w którym został znaleziony chłopczyk. Tam również zabezpieczono zapalniczkę. Ustalono również, że w chwili zdarzenia chłopczyk przybywał ze swoim rodzeństwem sam w domu. Matka oraz jej partner wyszli załatwiać sprawy urzędowe. Policjanci przebadali stan trzeźwości matki, kobieta była trzeźwa. W akcji gaśniczej wzięło udział 9 zastępów Straży Pożarnej. Jak się okazało, strażacy musieli nie tylko gasić pożar. W pierwszej fazie działania polegały na przeszukaniu miejsca, ponieważ kierujący działaniem uzyskał informację, że wewnątrz mieszkania znajduje się dziecko. Przeszukano pomieszczenie oraz wszystkie inne pomieszczenia w danym w tym budynku. W budynku nie potwierdzono żadnych osób, natomiast w mieszkaniu objętym pożarem odnaleziono dziecko, które zostało niezwłocznie ewakuowane z miejsca zagrożonego i przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Czynności prowadzone przez zespół ratownictwa medycznego nie przyniosły skutku. Dziecko niestety poniosło śmierć w tym pożarze. 12-letnia siostra i 7-letni brat chłopczyka nie mogli do niego dotrzeć, bo uniemożliwił to ogień. Im nic się nie stało. Pozostali mieszkańcy budynku jeszcze tego samego dnia wrócili do swoich mieszkań. Postępowanie w sprawie pożaru i śmierci dziecka prowadzi policja. Sezon zachorowalności na różnego rodzaju infekcje w pełni. W województwie śląskim na podstawie testów diagnozuje się 500 przypadków grypy dziennie. Tylko w ciągu tygodnia już na podstawie diagnoz z wizyt w przychodniach odnotowywanych jest aż 100 000 zakażeń górnych dróg oddechowych. Szczególnie niebezpieczne w powikłaniach są wirusy grypy, RSV i wciąż SARS-CoV-2. Fatima Orlińska. Zmutowane wirusy atakują ze zdwojoną siłą. Specjaliści przyznają, że niepodważalnie znajdujemy się w szczycie wirusowych zakażeń dróg oddechowych. Najbardziej dotkliwe w tym okresie są wirusy grypy, szczególnie typu A, RSV i wciąż SARS-CoV-2. Każdy z nich objawia się w podobny sposób. Każda infekcja grypowa jest niebezpieczna. Ona wymaga od przeleczenia, odleżenia, bo daje powikłania. Daje powikłania wielonarządowe, prawda, i dlatego musi być intensywnie leczona. Z reguły każda infekcja wirusowa toruje drogę infekcji bakteryjnej. Pacjenci nie umierają na grypę, tylko umierają na powikłania grypy. Prawda? Złamana odporność przez wirus stwarza idealne warunki do infekcji bakteryjnej, która jest wtedy bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla ludzi starszych czy z przewlekłymi chorobami. Bo to właśnie ta grupa osób najbardziej narażona jest na zakażenia górnych dróg oddechowych. Kolejną stanowią pacjenci najmłodsi, którzy z uwagi na niewykształcony w pełni układ odpornościowy w okresie wzmożonej zachorowalności szczególnie zagrożeni są zakażeniami wirusem RSV. Ten powoduje, że na dziecięce oddziały szpitalne trafia nawet kilkunastu pacjentów dziennie. To są z reguły dzieci małe, które wymagają tlenoterapii, stąd właśnie pobyt w szpitalu. Z kolei pacjenci z grypą to dzieci nieco starsze, u których przebieg choroby był na tyle trudny, że wymagały hospitalizacji. To są oczywiście tylko niektórzy, najbardziej chorzy pacjenci, którzy z racji schorzenia musieli być hospitalizowani. Znacznie więcej tych pacjentów trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Tam po udzieleniu porady medycznej, po przekazaniu im zaleceń, wypisaniu recept, tacy pacjenci są kierowani do domu, no i tam wracają do zdrowia. Wojewódzki sanepid przypomina, by w czasie wzmożonej zachorowalności unikać dużych skupisk ludzi. Specjaliści podkreślają, że każdego roku pojawiają się nowe mutacje pozornie znanych medykom wirusów, które potrafią osłabić organizm nawet na kilka tygodni po przechorowaniu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i szczepienia. Te, jak podkreśla sanepid, nie chronią przed zakażeniem, jednak pozwalają uniknąć niebezpiecznych dla życia powikłań. W ujęciu tygodniowym to jest około 100 000 zachorowań. 100 000 zachorowań, ale oczywiście mówimy o wszystkich wirusach górnych dróg oddechowych. Nie tylko COVID, nie tylko grypa, nie tylko RSV, ale również rinowirusy, adenowirusy, wirusy paragrypy.
grypy, niezidentyfikowane wirusy, które też bytują w środowisku. I to wszystko sprowadza się właśnie do tych infekcji górnych dróg oddechowych. Ale jeżeli chodzi o grypę, również tutaj obserwujemy szczyt i można powiedzieć, że średnio w województwie śląskim to jest około 500 dziennie zachorowań. Dlatego specjaliści zalecają stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk i prowadzenie zdrowego trybu życia. Szpital wielospecjalistyczny w Jaworznie ma nowy oddział kardiologiczny i wyremontowaną izbę przyjęć. Za 15 milionów złotych szpital zyskał m.in. salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. To nie jedyny szpital w regionie, który właśnie pochwalił się nowoczesnym sprzętem. Zmiany zaszły też w szpitalu miejskim w Siemianowicach Śląskich. Tam otwarto 3 sale operacyjne. Karolina Komada. Już 19 lutego zostanie uruchomiony tu nowy oddział kardiologiczny i izba przyjęć, która powstała w miejscu szpitalnego oddziału ratunkowego. Będziemy również starać się i procedujemy cały czas, żeby rozszerzyć diagnostykę oddziału kardiologii o zabiegi z zakresu ablacji. Czyli to jest jakby poszerzenie profilaktyki, którą chcemy zapewnić pacjentowi. Natomiast w strukturze izby przyjęć przede wszystkim powstał wycinek tego, gdzie pacjenci ze skierowaniem mogą wprost się udać. I nie muszą czekać w jednym pomieszczeniu z pacjentami przyjmowanymi na SOR. Oprócz zmian technicznych, Szpital Miejski w Jaworznie poszerza kadrę lekarską. W oddziale też prowadzimy reorganizację taką funkcjonalną oddziału. Udało się pozyskać nowych profesjonalistów, nowych kardiologów. Zespół się powiększył. Mamy w tej chwili 6 kardiologów, którzy pracują w podstawowej ordynacji czasu pracy. Zmiany zachodzą też w innych szpitalach. Nowe stoły operacyjne, systemy do sterowania operacjami w zakresie chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej i ginekologii pojawiły się w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. 20 milionów złotych, nowy blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, z salą wybudzeń, z całym zapleczem medycznym, plus centralna sterylizatornia, która jest bezpośrednio połączona windami właśnie z blokiem operacyjnym. Szpital czekał wiele lat na te inwestycje. Nowy blok operacyjny będzie wykorzystywany przez różne oddziały. Pracuję tutaj ponad 30 lat. Blok chirurgiczny jest niezwykle ważną częścią szpitala. Nam to będzie bardzo pomagało. Część zabiegów endoskopowych, ja jestem gastroenterologiem, część zabiegów endoskopowych robimy w warunkach bloku chirurgicznego, zabiegi o największym stopniu ryzyka. Inwestycja, która pochłonęła 20 milionów złotych, została dofinansowana z Unii Europejskiej. Jazda na rowerze jest przyjazna dla środowiska, ale wycinka drzew, żeby tę jazdę ułatwić, już nie bardzo. Budowa drogi rowerowej w Gliwicach zaczęła się od usunięcia drzew i to na długim odcinku. Jednak bez wycinki nie udałoby się połączyć dzielnic z popularnym kąpieliskiem. Dlatego rowerzyści mimo wszystko są za. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj kończy się tutaj, ale w niedalekiej przyszłości w tym samym miejscu będzie się zaczynała. Mowa o drodze rowerowej, która właśnie zaczęła powstawać w Gliwicach. Niektórzy uważają, że to będzie zbyt kosztowna inwestycja i nie chodzi tu o pieniądze, tylko o wycinanie drzew. Nieczęsto powstaje tak długi odcinek drogi rowerowej jednocześnie. Wzdłuż ulicy Toszeckiej wybudowana zostanie łącznie 5-kilometrowa infrastruktura. Dzięki temu, żeby dojechać do popularnego kąpieliska w Czechowicach, nie trzeba będzie już korzystać z pobocza. Bez wycinki drzew nowa droga nie mogłaby powstać. Żeby ta powstająca infrastruktura była zgodna z przepisami i standardami rowerowymi. I ja i my wszyscy bardzo ubolewamy, że ta wycinka była konieczna. Natomiast każdy inny przebieg przez Las Łabęcki wymagałby również wycinki w podobnym rozmiarze. Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice popiera ten projekt i konsultowało go na każdym etapie. Nowe, w większości rowerowo-piesze połączenie skomunikuje z Czechowicami dzielnice Kopernik i Łabędy. Ulicą Toszecką obecnie nie wszyscy dojadą do jeziora, bo nie jest tu zbyt bezpiecznie. Przejeżdżają tędy setki samochodów. W trakcie prac wyciętych zostanie co najmniej 180 drzew, ale dokładna liczba nie jest jeszcze znana. Infrastruktura dla rowerzystów powstaje na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nasi pracownicy, którzy nadzorują tą inwestycję, na bieżąco jeżdżą w teren, sprawdzają, z wykonawcą dogadują, jak można by ewentualnie ominąć kolejne jakieś drzewa. No i w ten sposób już kilka drzew zostało uratowanych. W zamian ma zostać nasadzone
wysadzonych 220 drzew. Droga rowerowa za ponad 32 miliony złotych ma być gotowa pod koniec tego roku. Jednak niewykluczone, że jeszcze w sezonie letnim uda się zakończyć większość prac. Za kilka dni w Sosnowcu rozpocznie się turniej preeliminacyjny w hokeju na lodzie, w którym polska reprezentacja powalczy o przedłużenie szans na awans do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszym rywalem będą Estończycy, a później Polacy zmierzą się z Ukrainą i Koreą Południową. Fatima Orlińska. Reprezentacja Polski powalczy w Sosnowcu o udział w Igrzyskach Olimpijskich, które za 2 lata odbędą się we Włoszech. Pierwsze sparingi biało-czerwoni mają już za sobą, a w meczu kontrolnym pokonali drużynę z Korei Południowej 6-0. W polskim zespole nie brakuje kontuzji. Cały czas się męczymy z jakimiś problemami. Mamy jeszcze kilka zapytań. Nie wiadomo, jak ci zawodnicy, o których się opiekują nasi fizjoterapeuci, czy z toho znożia wyjść, czy nie. Jutro będzie ostatnia decyzja. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu zmierzy się z Estonią już w najbliższy czwartek, następnie w piątek zagra przeciwko Ukrainie. Choć trener przyznaje, że każdego przeciwnika traktuje tak samo poważnie, to właśnie zespół zza wschodniej granicy uznaje się dziś za najmocniejszego rywala w walce o Igrzyska Olimpijskie. 3 wygrane potrzebujemy, prawda? I tutaj każdy inny wynik będzie dla nas porażką, mimo że nie jesteśmy może najwyżej w rankingu tutaj. Ale no, czujemy się bardzo dobrze i no, naszym zadaniem jest grać w następnych kwalifikacjach olimpijskich i tam przygotować się przez te Mistrzostwa Świata i sparingi przed Mistrzostwami Świata. To będzie kolejne 15 meczy, gdzie może nas przygotować na wyższy level w tych ostatecznej rundzie kwalifikacyjnej na Olimpiadę. Ostatni z meczy Polacy rozegrają w niedzielę 11 lutego przeciwko Korei Południowej. Polacy trenują już na nowej tafli w Sosnowcu. To nie tylko duża reklama dla miasta, ale również szansa na powrót hokeja w Sosnowcu do wysokiego poziomu. Jeszcze niedawno, pamiętamy, na starym lodowisku przychodziło po kilkaset osób na mecz, a dzisiaj jesteśmy, mimo nie takich może wyników, jakie już by wszyscy oczekiwali, ale daliśmy sobie czas 2-3 lat na to, żeby dojść do tej najwyższej klasy i do tej czołówki krajowej, a krok po kroku, żeby te sukcesy osiągać, a dzisiaj już frekwencja na naszym lodowisku jest największa w Polsce. To pokazuje, że zapotrzebowanie na nowe obiekty i na oglądanie, śledzenie zawodów sportowych, gdy komfort jest wysoki, jest ogromne i bardzo się cieszymy, że w Sosnowcu możemy to oferować. Bilety na rozgrywki prekwalifikacyjne do Olimpiady są jeszcze dostępne. Tą informacją zamykamy wtorek. Już teraz zapraszam na jutrzejsze serwisy. Do zobaczenia.